udział w Drodze Krzyżowej Ludzami Warszawy w intencji prześladowanych chrześcijan to także potwierdzenie uniwersalizmu naszej wiary katolickiej, a również zademonstrowanie, wyznanie wiary publicznej, wiary katolickiej, wiary chrześcijańskiej. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą społeczną we współczesnym świecie. Przede wszystkim my jesteśmy chrześcijanami i winniśmy odpowiedzialność, solidarność tym, którzy są po prostu naszymi braćmi. Dla tego cierpienia tych, którzy wierzą w Chrystusa, którzy cierpią w swoich środowiskach, miejscowościach, wioskach, jakże często w zapomnieniu, z tego względu, że są katolikami, że chcą się modlić, że chcą chwalić imię Pana zgodnie z wolą Kościoła. Męczeństwo, prześladowanie, terror, jakże często jest im chlebem powszednim. Trzeba tak naprawdę, żeby Rzeczpospolita swoją politykę wobec krajów, gdzie żyją wspólnoty chrześcijańskie, formowała, biorąc zawsze pod uwagę ich sytuację. Ci, którzy są przyjaciółmi chrześcijan, powinni być naszymi przyjaciółmi. Ci, którzy stwarzają im problemy, powinni być problemem dla naszej polityki. Ci, którzy ich prześladują, powinni być tymi, których wskazujemy jako tych, którzy łamią prawa ludzkie i pokój, i którym przeciwstawiamy się na forum międzynarodowym. To, co możemy zrobić, jest bardzo słabe wobec tego, co ci prześladowani chrześcijanie potrzebują, więc tym bardziej korzystamy z tej okazji, która się tutaj co roku zdarza. Dzisiejsza Droga Krzyżowa to jest przede wszystkim akt religijny, biorąc pod uwagę to, że granice naszej przyrodzonej odpowiedzialności przekracza nadprzyrodzona interwencja Boga. A On, Jego siła i Jego natchnienie podpowie również, jak pomagać im praktycznie. Najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, że Polska jest częścią całego chrześcijaństwa i żebyśmy się poczuwali do odpowiedzialności za tych, którzy wspólnie z nami je stanowią.